Wczoraj zakończono pracę przy wymianie oświetlenia na ulicy Podchorskiego i organizacja ruchu powróciła do stanu pierwotnego, jednak już od dzisiaj, od godziny 23. kolejne utrudnienia i co za tym idzie zmiany w organizacji przejazdów. Zmiany spowodowane są jarmarkiem Kamedulskim, zamknięte dla ruchu kołowego będą ulice Tadeusza Kościuszki, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Mickiewicza i ulicą Waryńskiego do skrzyżowania z plac Marszałka Józefa Piłsudskiego wraz z przyległymi parkingami przy ulicy Kościuszki Mickiewicza na odcinku od skrzyżowania z Kościuszki do skrzyżowania z ulicą Hammersmitha wraz z przyległymi parkingami przy ulicy Mickiewicza i Hammersmitha na całej długości. Parku Konstytucji 3 maja. To jednak nie koniec. W związku z zaplanowanym korowodem kapeluszy w sobotę w godzinach od 11.30 do 12.00 nastąpią kolejne, ale krótkotrwałe utrudnienia w ruchu kołowym na ulicy generała Dwernickiego. Korowód po odsłonięciu muralu na szkole podstawowej nr 2 wyruszy krótkim odcinkiem ulicy Dwernickiego i dalej ulicą Kościuszki do Parku Konstytucji 3 maja. Organizatorzy jarmarku Kamedulskiego proszą kierowców o zastosowanie się do wytyczonych objazdów i ustawionego na czas imprezy oznakowania.